Funkcjonariusze CBP z San Isidro odkrywają potencjalne narkotyki ukryte w jednym z samochodów. I jeszcze z tej strony. Na wszelki wypadek musimy sprawdzić również resztę pojazdu. Ten fotel jest całkiem obluzowany. Podłoga w tym miejscu jest za wysoko. Różnica wynosi aż tyle. Śruby w fotelu były odkręcone. W podłodze najprawdopodobniej jest schowek. Uwaga na rękę. Ten dywanik został wycięty i przyklejony. To nie jest normalne. To się otwiera. Już widzę paczuszkę. Są tłuste i ciasno upchane. Przemytnicy chcieli zamaskować zapach, dodając coś do paczuszek. Trudno to wyciągnąć. Schowek sięga aż do końca. Jeden z lepszych. Kiedyś po prostu chowano kontrabandę w bagażniku. Teraz najczęściej narkotyki ukrywa się w takich schowkach. Na szczęście mamy najlepsze psy na świecie. I oficerów również. Rozetnijmy po jednej. Paczuszki różnią się kolorami, więc mogą zawierać różne substancje. Zbadam po jednej. To jakaś krystaliczna substancja. Prześwietlę to. To metamfetamina. Metamfetamina jest chyba najczęściej przemycanym narkotykiem. Jest tańsza niż kokaina i heroina, więc przestępcom mniej żal ją stracić. To wygląda na to samo, ale wolę się upewnić. Natnę narożnik. Tak jak sądziłem, to metamfetamina. Zważymy to. So 25 packages. 25 paczuszek. Mamy nieco ponad 12 kg o wartości około $60,000.